Dobry wieczór Państwu. Dobrze, żeście tutaj przyszli. Chciałam do Państwa dzwonić, bo na myśl coś wpadło mi i myślę o tym bez przerwy już od kilku dni, a właściwie od kilku nocy. No bo w nocy lepiej się myśli. Chciałam do Państwa zadzwonić o tym, że życie kobiety, licząc w tym jej moc zajęć, przeżyć, interesów, w ogóle wszystko razem, składa się niestety tylko z czterech krótkich okresów. Najpierw okres dzieciństwa, później okres panieństwa, później okres małżeństwa, a na końcu okres macierzyństwa. No oczywiście porządek nie musi być ten sam. Bywa często odwrotnie. Ja wypadki takie znam, bywa od razu panieństwo i raptem macierzyństwo. Później dopiero małżeństwo, a na końcu dzieciństwo. Nie chodzi zresztą o to, w jakim porządku się to działo. Najpierw to, potem tamto, czy owak, czy tak. Chodzi o to, że w ogóle tych okresów jest za mało. Że jednego okresu w moim życiu mi brak. Pomiędzy okresem panieństwa, a następnym okresem małżeństwa mam jeszcze miejsce w moim życiu na okres jednego szaleństwa. Ja nie mówię o wielkich rzeczach. Ja nie szukam nowych perwersji. Ja pragnę od losu skromniutkiego prezentu. Ja chcę, by w moim życiu bez wszelkiego zamętu zaszumiało coś. Zapachniało coś jak bukiecik konwalii. Ja bym chciała się zapomnieć nie na długo, na dzień, na dwa. Wystarczy.